Witam w karczmie u Mariana. Ja jestem Marian. Pomóc w czymś? Sam nie wiem. Mój pracodawca został bestialsko zabity i nie mam teraz gdzie iść. To świetnie się składa. Akurat potrzebny mi ktoś na zlewo zmywa. Jeszcze słowo i ta karczma stanie się twoim grobem. Rozumiem. Czyli jesteś mordercą na usługi czy czymś tam i szukasz jakiejś krwawej roboty. No to na nic mi się nie przydasz. Możesz spróbować się zatrudnić u żniwiarza albo ojca dyrektora. Pracować dla ojca dyrektora? No cóż, w sumie nie głupi pomysł. Wróg mojego wroga powinien być moim przyjacielem. No to powodzenia. Tylko uważaj na tego kolesia przed posiadłością. Jest dosyć drażliwy. Ojcze dyrektorze, muszę z tobą porozmawiać. Czego chcesz? Już prawie połowa naszych ludzi przeszła na stronę żniwiarza. Jakby nas zaatakowali, to byłby koniec. Ta wojna już jest przegrana. Nie zamierzam za ciebie tu zginąć. Zatem odejdź. Odejdź i walcz za obłąkane ideały swojego idola żniwiarza. Idź i uratuj swoje życie. Tylko zanim cię żniwiarz pośle na pewną śmierć, zastanów się, za co warto umierać. Na pewno nie za przegraną sprawę. Lepiej walczyć dla szaleńca i przeżyć, niż zginąć za jakiegoś idealistę. Żegnaj ojcze dyrektorze. Dlaczego na to pozwalasz? Przecież w ten sposób rujnujesz nasze morale i powiększasz już olbrzymią przewagę żniwiarza. Przestań milczeć. Dołączyłem do ciebie, bo miałem nadzieję, że pomożesz mi w pokonaniu żniwiarza, a ty tylko pogarszasz sprawę. Zamknij się wreszcie. Nic nie rozumiesz. Oni wszyscy mają rację. Ta walka jest przegrana. Tylko odnalezienie jakiegoś innego cienia mogłoby nas uratować. Ale posłaliśmy na poszukiwania już dość ludzi. Poza tym żniwiarz zamiast nas zabić woli osłabić naszą wolę walki. I chyba mu się to udało, skoro tak mówisz. Żeby przeciągnąć jak najwięcej ludzi na swoją stronę. Ale my mamy coś, czego jego ludzie nigdy mu nie dostarczą. Lojalność. Masz trochę racji, ale im dłużej zwlekamy, tym mniejsze mamy szanse. Musiałby się zdarzyć cud, żebyśmy wygrali. Ej ty, czego tu szukasz? Chciałbym się zatrudnić u ojca dyrektora. I pewnie myślisz, że tak po prostu cię wpuszczę. Jeśli nie chcesz przez najbliższy miesiąc jeść przez słomkę, to tak. Co za bezczelność, ty chyba nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jestem Behemoth, legendarny zabójca z Doliny Demonów. Chyba raczej legendarny miłośnik ciastek. Kurna, dosyć tego. Szykuj się na pionchoterapię, złama się, nie mam na to czasu. Znam takich jak ty, mocni tylko w gębie. Ale cię załatwił. Zamknij się. Witam. Czy nie potrzebujecie przypadkiem zdolnego wojownika? Może i potrzebujemy. Kim jesteś? To Alfred, jeden z wojowników Ojca Chrzestnego. Dokładnie, żniwiarz. Zabił Ojca Chrzestnego i teraz chce się na nim zemścić. A podobno jesteście ostatnimi na kontynencie, którzy się sprzeciwiają jego władzy. No tak się właśnie składa. Przyda nam się każdy człowiek. Czemu miałbym przyjąć kogoś, kto pracował dla Ojca Chrzestnego? Weź już nie wybrzydzaj. Potrzebujemy każdego. Pytam się, czemu miałbym cię przyjąć? Chyba mam coś w sam raz. Zapewne się domyślacie, że do walki z cieniem potrzebny jest inny cień, a ja wiem, gdzie jest jeden z nich. Jak mogliście dać mu uciec? Wybacz nam, mistrzu, ale nie mogliśmy nic zrobić. Był szybki jak błyskawica, skakał z dużych wysokości, w ogóle był nie do złapania. Skakał z dużych wysokości, szybki jak błyskawica, znałem Alfreda, nie mógł się tak szybko nauczyć takich rzeczy. Co to oznacza, mistrzu? Tylko jedna rzecz przychodzi mi do głowy, Alfred wkroczył na drogę cieni. Jak to możliwe? Przecież minęły tylko 3 miesiące.
Czas tu nie ma nic do rzeczy. Są ludzie, którzy mogą bez problemu opanować sztuki cieni. Bardziej bym się martwił, skąd je zna. Mistrzu, chyba nie myślisz, że jakiś cień poza tobą przeżył? Wszystko na to wskazuje. Słuchaj mnie uważnie. Na jakiś czas opuszczę miasto. Powierzam ci nad nim tymczasowe dowodzenie. A ty gdzie idziesz, mistrzu? Na polowanie.